Co ludzie dają za świątecznego psa w Pet Simulator X? Sprawdźmy. Zostaw lajka. Odcinek oczywiście u Klaus Blog. Zostawcie tam lajka i lecimy. Jestem ciekaw, co ludzie będą oferować za tego peta. To jest pet świąteczny chyba zwykły. Nie. Nie, to jest chyba ustawione. Nie wydaje mi się, żeby ktoś ekskluzywa dawał za takiego peta. Jak myślicie, że to jest realne? Wydaje mi się, że w większości usta... Co to jest? Co to jest za pecik? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. A wy? Dziwne. Uuu, no to spoko wymiana, myślę. Chociaż wiecie co? Ja bym chciał mieć te świąteczne pety. Bardzo bym chciał mieć. Więc możecie zaprosić mnie do banku, jak macie jakieś zwykłe świąteczne pety, to z chęcią je przyjmę, żeby mieć po prostu w kolekcji. Okej, okay, to jest takie... Hipomelona ktoś daje za coś takiego? Jezu, tu trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby dostać takie pety, wiecie, za darmo. To jest mega. Mamy bo... Okej, okay, to jest spoko. 20 milionów, czyli to jest warte... Ten pet jest 20 milionów warty? Kurka, tu jakieś te immortusy. O mój Boże. Naprawdę? Rainbow Pixel Demony za coś takiego? Moi drodzy, to jest naprawdę niezły deal. Kolejny! O mój Boże. Ma ktoś takiego psa? Pożyczę. Pożyczę na wieczne nieoddanie. Wtedy sobie, wiecie, wykorzystam to i wymienię za Co to? Co tu się dzieje, moi drodzy? 1 bilion ktoś daje? Ciekawe. Uuu, naprawdę? Takie pety, kto... ale to boli, słuchajcie. Takie pety dobre ktoś daje. Naprawdę mega. Ta orka to jest chyba najlepszy wybór z tego wszystkiego, prawda? Dajcie znać w komentarzach, który trade był najlepszy.